Dzień dobry. Dzisiaj nagramy Wam taki filmik, troszkę powrót do naszych filmów sprzed 2 lat mniej więcej. Bo... ale dzisiaj wybieramy się na lumpeksy po Warszawie. Ja taki film sama stworzyłam, akurat po lumpach warszawskich to chyba nie nagrywałam. Taki właśnie przewodnik. Natomiast trochę się pozmieniało i chcę Wam pokazać, które są nowe lumpeksy, jakie są nowe ceny, kiedy są dostawy. Będziemy dzisiaj w 4 lokalizacjach, a przynajmniej w tylu planujemy być. Zaczniemy od Ronda Wiatracznej. Tak, dobrze tak. Powiedziałem. Od Rondo Wiatraczna. Rondo Wiatraczna, potem będzie ulica Targowa. I tutaj Asia, jak nagrywała sama, pokazywała już sporo lumpów, natomiast na przełomie ostatniego pół roku otworzyło się chyba połowa jakby teraz nowych jest na tej ulicy. Tak, niektóre się zamknęły, niektóre się otworzyły. Taka wymiana po połowy mniej więcej lumpów, więc pokażemy Wam je. Następnie pojedziemy na ulicę Puławską. Bo tam też jest... Tam lubiliśmy kiedyś te lumpeksy bardzo. Tak, one są fajne, warto się tam przyjechać, warto pokazać. I na koniec obskoczymy Vivę, które niektórzy lubią, niektórzy nie lubią. Można kochać, można nienawidzić. Natomiast no Vivę to jest Vivę, jest to największy lumpeks, więc zawsze też warto pokazać. Tak, także zobaczymy, jak nam się to wszystko uda czasowo. Jeszcze tylko dodam, że ostatnio skręciłam film z Kasią o właśnie lumpeksach na Targowej ulicy. I tam faktycznie udało nam się znaleźć fajne rzeczy. No ale to już były ceny typu 30-40 zł za sztukę, ale naprawdę było można upolować fajne rzeczy, więc zobaczymy, co dzisiaj nam się uda. Bardziej dzisiaj nie nastawiamy się na zakupy, tylko na pokazanie Wam miejscówek, przetestowania, co i jak. Dobra, jesteśmy w pierwszej lokalizacji, na Rondo Wiatraczna. Kiedyś bardzo często tutaj przyjeżdżałam, no i za mną jest Szmizjerka, a po drugiej stronie ulicy Ciuchy i nie tylko. Te lumpy są od kilku lat, w moich filmach też się pojawiały. Wiem, że w Szmizjerce się teraz mega zmieniły ceny na minus, bo są o wiele wyższe, więc zobaczymy, czy się coś zmieniło. Także idziemy. Na przykład coś takiego, ale to nie jest vintage, tylko nowa. No, dość fajne, bez polałki. Dość fajne. Na siłownię na przykład, ale M niestety. To mój rozmiar, ale nie. Zostawiamy, ceny są pomiędzy, nie wiem, 90 zł, 120 zł, bo jest dostawa nowa. Tą kurtkę na motor już widziałam w innej szmizerce, w innym mieście. Została przyniesiona. No ładna, tylko zniszczona. Rzeczy z takiej sekcji z takimi klipsami, pokaż te klipsy, kosztują 140 zł dzisiaj. Za kilogram? Za kilogram. No proszę. To jest fake. To jest fake, to prawda. Okej, wyszliśmy i co mogę powiedzieć? To, że w Szmizjerce ewidentnie jest towar, gdzie to jest? Tu jestem. Towar z Wielkiej Brytanii, więc jeżeli lubicie jakieś marki właśnie pochodzące z tego kraju, to na pewno znajdziecie. Czyli sobota dostawa, warto wejść. To się wyróżnia tutaj ta Szmizjerka na Wiatracznej, bo inne znam i wiem, że jest gorzej, że to jest wszystko takie wyselekcjonowane, ładnie ułożone. Naprawdę te rzeczy są takie, wiesz, przebrane. Widać, że to są... Przede wszystkim nie było takich zniszczonych bardzo rzeczy też. Tak, ale też już byliśmy o której? Z pół godziny po dostawie albo... Z godzinę po dostawie. I już było przebrane mocno, więc najlepiej być chyba na drobie. Dokładnie. Więc lecimy do kolejnego lumpa po drugiej stronie. Tam była Szmizjerka. My jesteśmy tutaj w Ciuchy i Racuchy, tutaj jest Racuch. Nie tylko. Ja tutaj jak się prowadziłam do swojego mieszkania, kupiłam sporo rzeczy takich pierdółek do domu. Więc jest też dział taki home na pewno, zerkniemy. I on jest fajny też, bo on ma jedno i drugie później piętro. I na tym piętrze na górze są chyba męskie i właśnie dodatki, tak? Tak, i trochę damskich i przymierzalnie. Więc idziemy. 79 zł kilogram. A pierniczki 44. A co to jest? A nie, to ręczniki. A ręczniki. No. Gadżety 5 zł kilogram. Tutaj niestety to troszeczkę... To gadżety przecena. O kurcze, a tutaj czapki 150. I opaszki też 150. Można się przyodziać w bardzo luksusowe ubrania. Ten sweterek mi się bardzo podoba, on jest z Naked w paski, mega w trendach, rozmiar pod nim mój, będzie 36 M, o, ale mam podobny, więc nie wiem, po prostu będzie kosztował 30-40 zł na wagę. Kolejny fajny sweterek i to jest też fajna kamizelka taka. Z tym stylu, co dzisiaj mam na sobie. Okej, podsumowanie lumpa numer 2.
Ten moim zdaniem jest o wiele fajniejszy, przynajmniej dla mnie. W sensie nawet, jak tak sobie dzisiaj robimy Wam przewodnik, więc nie będzie za bardzo dużo zdobyczy, bo nie mamy czasu tak się skupić, żeby wszystko dokładnie przejrzeć, a w lumpach warto rzecz po rzeczy. Ale jak tak na szybko zobaczyłam, to było dużo fajnych jesiennych sweterków, jesiennych kurtek. No i ta cena 79 brzmi lepiej niż ponad 100. No dobra, wróciliśmy. Jesteśmy z powrotem, zaraz lecimy na Targową. W sumie jesteśmy już na Targowej tak naprawdę, ale wyjdziemy, no blisko, w sensie blisko i daleko, nie było gdzie zaparkować, ale powiedzmy jesteśmy już na Pradze teraz północ, nie południe. I uwaga, uwaga, co ja upolowałam, nie spodziewałam się dzisiaj w ogóle na żadne zakupy, się nie nastawiałam szczerze mówiąc. Zresztą jesteśmy bardzo wybredni, bo tak naprawdę w Lumpeksach jesteśmy czasami kilka razy w tygodniu, szukając rzeczy na bazę, więc słuchajcie, no same perełki i uwaga. A tutaj może być mały plot twist. Tak, bo w środku nie ma okularów Dolce Gabbana, ale jak dla mnie to jest lepsza firma niż Dolce Gabbana. Po prostu akurat obudowy były dodatkowo w takim wielkim boksie i stwierdziłam, że jak już kupuję sobie okulary za złotówkę, to pewnie... To trzeba o nie dbać. I uwaga, słuchajcie, te okulary jakby spodobały mi się z daleka. Bardzo mi się podobają. Podbiegłam, żeby je zobaczyć. Były na gadżetach. Nawet teraz będę pierwszy raz je mierzyć, bo nie mierzyłam ich jeszcze tam w ogóle. Tam lustra nie było. Więc... uwaga, przymierzę z Wami, czy w ogóle są ładne i zaraz Wam powiem, co to jest za firma. Ej, tego się nie spodziewałam. Są z wodą. One są korekcyjne. Ale jak w nim wyglądam, bo wiecie, to chyba można bez problemu jakby korekcję zrobić. Jakby to są korekcyjne, słoneczne, ale to jest mocny szał. Aż mi się w głowę zakręciła. No, jest nie spodziewałam się tego. Jest to mocny plusik, natomiast, bo on się tak przedłuża. Zobaczmy firmę. Missoni. Nie wiem, czy widać. Widać teraz. Słuchajcie, my uwielbiamy osobiście oboje tą firmę, więc dla nas one, tak jak zawsze znajdziemy w Lumpeksach, to jesteśmy mega podjarani. No a okulary znaleźć mark premium jest mega ciężko, bo 99% to podróbki, a ten, jak jest ten 1%, to schodzą na dostawę, a tutaj były za złotówkę. I naprawdę są ładne. Przepiękne są. No te Missoni ma takie charakterystyczne wzory i właśnie one tutaj, nie chcę się włączyć. O! Widać te wzory. Zaczynamy bardzo niepozornie, bo jeszcze na Targowej nie jesteśmy, ale jest to raczej lumpeks, którego już powinniście znać. Asia już go Wam pewnie nieraz pokazała. Tak, często był na moich filmach, ponieważ tutaj są nadal dosyć dobre ceny. Na dostawę jest, nie wiem, z 10 zł może za sztukę, także jak na bawę super. Rzeczy trzeba tutaj mocno szukać, bo dużo jest zniszczonych, ale no w ostatnie dni to w ogóle kilka złotych kosztują te rzeczy, także lecimy zobaczyć. Od razu Wam pokażę cennik, jak to wygląda. O, prezentuje się. Widzicie? Tak. Kiedyś, chyba pierwszego dnia było z max 10 zł, a teraz jest 19, więc podrożało to bardzo. Okej, teraz idziemy do kolejnego lumpeksu. Niby jest dostawa dzisiaj, 79 zł kilogram. Także idziemy zobaczyć. Tak, a w poprzednim niestety nie udało nam się nic znaleźć, ale może w tym się uda. Okej, okay, kolejna tutaj lokalizacja, to się nazywa Rafale jak? Tera. Tera. Dzisiaj jest minus 10%, czyli w piątki jest dostawa i jak byłam ostatnio z Kasią, to naprawdę to były najlepsze rzeczy, także zobaczymy. Rafał w swoim żywiole. Nie wchodzimy do tej szmizierki tutaj, ale ona jest kiepska, więc nawet Wam nie polecamy. Dzisiaj bardziej... Ale Cię przybliżyłam. Ale dzisiaj chcemy się skupić na Targowej, tutaj na tych nowszych lumpeksach, dlatego idziemy za chwilę do tego z drugiej ręki, w którym byliśmy, co było tam 79 zł za kilogram. Tu jest 49, jest 40... już widzę stąd, możesz jeszcze pokazać zresztą. 49 tutaj na rogu jest. Także do niego idziemy. Całkiem fajne. Całkiem fajne. I tam obok jeszcze, już nie będziemy szli. Gdzie jest palec? O, tu. Jest jeszcze lumpeks tylko z ubraniami dla dzieci, więc jak macie dzieciaczki, to polecam. Thank you.
trafiliśmy przez przypadek do piekarni bałkańskiej. Spodobała nam się wystawa. Rafał wcina tutaj burek. Burka wcinam. Burka z mięsem mielonym. I tam też był fajny burek do zabawy. Taki piesek kochany. Tak, ale no fajnie to wygląda. Ja wziąłem sobie, ale weź podtrzymaj, bo ja muszę przedstawić, co ja wybrałam. Dobrze, już wam pokazuję, moi drodzy. Wzięliśmy jeszcze pita na kolację, ale uwaga, co ja sobie wzięłam, to ja nie wierzę. Uwaga, uwaga. To jest większe niż moja głowa prawie. Nie byliśmy we wszystkich tutaj lumpeksach, bo ich jest mnóstwo. Dzisiaj poszliśmy do tych takich najbardziej nowych dla nas. Tak, tutaj wam teraz wrzucę mapkę, gdzie wam mniej więcej poznaczam w sumie wszystkie chyba na targowej. Tak, żebyście wiedzieli. Ja mamy godzinę teraz 13 i niektóre właśnie lumpeksy są do 14, dlatego pędzimy, żeby dotrzeć na Puławsko. Dokładnie. Jeszcze będzie też niespodzianka, mam nadzieję, na Puławskiej, ale pokażę wam, co upolowałam. Więc w tym w sumie pierwszym chyba lumpeksie, nie, w drugim, w którym byliśmy, znalazłam sukienkę. Ona jest bardzo klasyczna, ale stwierdziłam, że właśnie takie najbardziej klasyczne rzeczy najdłużej u mnie zostają w szafie. I ona jest w takiej prążki, ze świetnej bawełny. Niby jest taka gruba dzianinowa, ale jest bardzo, bardzo przewietna. Jest to marka Solar. Wydaje mi się, Białas, SB Mafia. Tak. Nie, wydaje mi się, że Solar zawsze ma super jakość i to jest sukienka maxi praktycznie. Myślę, że ona będzie dla mnie do kostek, więc naprawdę na lato. Tylko klapki i to jest cały look, tak naprawdę myślę, że to będzie wyglądało super. Dotarliśmy na Puławską, jest tutaj głośno, bo jest tu ruchliwa ulica. A nie, kurde, jeszcze tam jest tania odzież. Za chwilę do niej wrócimy. To jeszcze pójdziemy tutaj do... to jest jakaś szafa? Nie, nie pamiętam, ale jest second hand. I do jeszcze jednego miejsca. I do jeszcze jednego miejsca. Bardzo ciekawego. Bo chciałam was zabrać, tą niespodzianką miało być zabranie was do Vintage Shopu mojej znajomej, ale okazało się, że jej nie ma, więc nie nagramy tego niestety, ale może będą inne atrakcje, zobaczymy. Ogólnie na Puławskiej jest dużo lumpeksów, Rafał też może wam zrobi mapkę, my nie będziemy ciebie wszystkich. Tak, zrobię wam mapkę jakby wszystkich miejsc, w których byliśmy bądź będziemy. Albo byliśmy kiedy indziej, także wchodzimy. Okej, ale mamy teraz drugą zaprzyjaźnioną miejscóweczkę. Tutaj macie stare logo, zaraz znaczy to jest w ogóle nie logo tego, tylko poprzedniego lokalu, natomiast no tutaj się znajduje to miejsce. Tak, to jest obok dosłownie tego drugiego miejsca i tutaj już macie vintage shop, więc tu macie same wyselekcjonowane rzeczy, a logo macie o tutaj, tak się prezentuje, także wbijamy i zaraz wam pokażę, co można w środku wynaleźć, ale jak widzicie, tutaj już jest dużo lewisków. Fajne, serio. No, szalone. Ta czapeczka jest mega, ale jest malutka. Ale to będzie za małe na mnie, ale to jest 2XL. No przymierz, ale to jest chyba takie obcisłe bardziej przycielanie. Tak, ty byś chciał oversize, a to jest takie slimowane takie nie wiem jak to się mówi, 1/4 zip, 4 zip. Nie, no co, to nie wiedziałam. Przemodne. Ale śmieszna sprawa. Okej, kolejna miejscówka to tania odzież. Dzisiaj jest 35 zł za kilogram, to jest świetna cena. Jak pójdziecie w Puławską, cały czas prosto, to na rogu za jakieś 8 minut na piechotę będzie kolejna tania odzież, ale ona jest zazwyczaj droga, także i znaczy wchodzimy, zobaczymy, co tutaj znajdziemy. Ostatni lumpeks już jest zamknięty, bo z poprzedniego nas pani niestety też wyprosiła, ale nazywa się Fatałaszek i dzisiaj było 2 złote, wyprzedaż. Ale no nie wyrobiliśmy się niestety. Chodźcie, w ogóle coś wam pokażę. No. Zobaczcie, tutaj przez drzwi tak wygląda sortowanie, szykowanie. O, panie już szykują, czyli będzie nowa dostawa po prostu w poniedziałek. W takim razie, ale nic straconego, że zamknięte, bo przynajmniej się wybierzemy do królikarni, która jest tutaj naprzeciwko, nie byłam tam kilka lat, także się wybieramy. A was zaraz zabieramy do... Vive Profit. Okej, jesteśmy już po spacerku, było przemiło. Spotkaliśmy pana z żółwiem na spacerze. Tak, pogadaliśmy i teraz
idziemy do Vive Profit na Łopuszańskiej. Bo jeszcze jest na Marewilskiej, kiedyś bardzo lubiliśmy. Jest też w parku Wola. Vive Premium. Premium, a to tak. Ale odkąd wprowadzili jakby ceny indywidualne każdej rzeczy, to jest o wiele drożej. Ja lubiłam te dni, kiedy było 50 zł za całą reklamówkę, pakujecie ile chcecie, wtedy fajnie też odcinki się nagrywało, a teraz 50 zł to zazwyczaj jedna rzecz kosztuje. No, naprawdę. Więc idziemy zobaczyć. No Vive to jest Vive, no. Vive jest po prostu, plusem Vive Profit jest to, że jest tak ogromne, że jeżeli całe dokładnie sobie tam przegrzebiecie, prawie nie ma szansy, żeby nic nie kupić. Chyba, że macie 2X. Zobaczcie, jak jest. I w ogóle są wszystkie takie ładne w lumpach dziecięce rzeczy, że ja bym chyba tylko kupowała w lumpach, się mając dziecko. O, jakie mega. 10 zł to jest za ryż. Szukam dla dżusika, zabawki. 15 to dużo. Jak na chwilę, bo on rozwala niestety, ale bardzo lubi. Więc musimy mu kupować tanio. Proszę. Wróciliśmy z Vive. Co ja mogę powiedzieć? Ludzi jest mnóstwo i mnóstwo osób dużo rzeczy kupuje, czyli faktycznie ludzie sobie tam wynajdują. Jakoś kurczę dla nas, no nic ciekawego, nie, tak jakoś. W ogóle Vive jakoś, tak jakby na przestrzeni tych paru lat się zmieniło, ale no, dla niektórych to może być spoko zmiana, dla nas nie jest. Ale no coś się da, na pewno znaleźć. Ja jakąś koszulę mierzyłem, no taki overshirt, moim zdaniem fajna, Masi zdaniem mniej, to nie wziąłem. Tak, no. Widać, że te rzeczy są raczej przeselekcjonowane w taki sposób, że nie ma raczej dziur, brudnych rzeczy, tak, ktoś się brzydzi, że właśnie w lumpeksach są takie śmierdzące lumpy, gdzie są rzeczy brudne to po prostu, to tutaj raczej to jest wszystko takie, wiecie, jak w sklepie, więc to jest naprawdę na plus. Ja kupiłam tej chemię, bo chemia to jest super. W szmizjerce tak samo. Tak, te są chemia z Niemiec, no nie ma, nie, z jakichś różnych Włoch. Fajne mają produkty. Także to by było wszystko. Tak podsumowując, zdecydowanie ceny jakby tutaj się zmieniły, podwyższone są we wszystkich lumpach. Raczej to są ceny typu 24, 27, 30, 40, 50. Takie chyba najczęstsze to są kwoty. Także no... Co kto lubi? Zobaczyliście parę opcji tutaj w Warszawie. Naszym zdaniem są dość ciekawe, bo my już też... To nie jest tak, że byliśmy, nie wiem, pierwszy raz chyba tylko w dwóch, bo się dopiero co otworzyły, ale wyglądały dość spoko. Właśnie na targowej jeden był z polskim towarem, takim mieszanym zagranicznym, drugi był ze skandynawskim towarem. Tutaj macie Vive i tutaj z reguły są Niemcy. Na Puławskiej to też jest raczej miks Skandynawii z Anglią. Tak, natomiast tak. Na wiatraku to chyba była Anglia przede wszystkim. Tak. Macie mniej więcej przedstawione, jak to się kształtuje w Warszawie. Te lokalizacje ogólnie są fajne. Ale jak coś, to my polecamy bazy Vintage, bo tam macie wyselekcjonowane rzeczy, nie musicie wstawać na dropy, nie musicie się najeździć, marnować tysięcy na benzynę. Tak. Ale nie, no tutaj macie parę lokalizacji. Jeżeli faktycznie poświęcicie czas, przejrzycie którejś lokalizacji, nie wiem, wszystkie albo większość lumpów, na pewno coś dla siebie znajdziecie. Dajcie znać, czy w ogóle macie jakieś inne lumpy w Warszawie, które waszym zdaniem są godne polecenia przede wszystkim. Bo to wiecie, wiadomo, w tym naszej społeczności lumpiarzy warto sobie też pomagać mimo wszystko. Tak na szybko Asiunia znalazła okularki z etui i sukienkę. Do bazy złapaliśmy chyba jakieś dwie rzeczy. No a tak to jeszcze chemia w Vive. Dzień udany, bo spędziliśmy go razem, miło z wami, natomiast pod względem zakupowym trochę mniej. Dajcie znać, jakie wy też macie doświadczenia z tymi lumpami. No tak. I widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Pa!